Cześć, witajcie na kanale Broix w moim garażu. Jest dzisiaj z nami Jarek Gawroński z Broixa. Dzień dobry. Mogę powiedzieć Broixa? Tak. Słuchajcie, dzisiaj mamy unboxing. Co będziemy otwierać? Będziemy otwierać maskę antysmogową, sportową Broix 700. Jarku, Broix Antysmog Sport 700, co oznacza ta nazwa? Broix, nazwa firmy, rzecz prosta, nasza marka. Antysmog, przyjęło się nazywać te, fachowo mówiąc, półmaski filtrujące jako maski antysmogowe, więc tak się nazywają. Sport, jako że są dla sportowców, czyli mają niskie opory oddychania i są skonstruowane w taki sposób, żeby można było w nich aktywnie uprawiać sport. No i numerek 700 i 500. Numerek jak numerek oznacza generalnie model i mówiąc krótko, maska 700 jest maską neoprenową, czyli z tej rozciągliwej pianki do nurkowania. Maska 500 jest maską poliestrową, która zapewnia dodatkowe odprowadzanie potu, czyli krótko mówiąc, 700 będzie bardziej wskazana na dni mokre, zimowe, kiedy potrzebujemy dodatkowej ochrony przed chłodem. 500 na dni suche, upalne, kiedy potrzebujemy lepszej oddychalności, powiedzmy dodatkowego odprowadzenia potu. Takie maski możecie znaleźć w Decathlonie i tylko tam. Te maski tak, tylko w Decathlonie. Okej, okay, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy już w tym Decathlonie jesteśmy? Myślę, że przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na design, ale to o tym jeszcze sobie zajrzymy do środka, ale przede wszystkim oznaczenia, tak? Zdecydowanie. Powinniśmy najpierw spojrzeć na oznaczenie. Maski antysmogowe są sprzętem ochronnym kategorii trzeciej najwyższej, muszą mieć koniecznie oznakowanie CE. Czyli na opakowaniu musimy znaleźć oznaczenie CE wraz z identyfikatorem jednostki, która ten identyfikator wydała. W tym przypadku tak, mamy CE1437, co znaczy, że certyfikacja została zrobiona w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi. Okej, okay, to wszystko widzicie, zanim jeszcze kupicie maskę, to wszystko jest na opakowaniu, więc zawsze warto zwrócić uwagę i szukać tego CE. Oprócz tego znajdziemy także kilka innych informacji. Po pierwsze, że maska chroni przed pyłami PM10, PM2,5, a także PM1 i PM0,3. Bardzo duże zobowiązanie z Waszej strony. Nie można inaczej. Jeżeli maska ma przejść certyfikację, jest sprawdzana w każdym z tych zakresów, tych wielkości pyłów, o których wspomniałeś, które są tutaj wymienione. Także no, nie ma innej możliwości. Jeżeli maska została certyfikowana, przeszła badania i otrzymała CE, na pewno chroni w takim zakresie, bo tego obowiązują, takie normy obowiązują. No okej, okay. Więc tak wygląda opakowanie. Z dwóch stron. W jakiej cenie jest dostępna maska w Decathlonie? 149 zł 99 groszy. Okej, okay, w takim razie zajrzyjmy do środka, zobaczmy co jest w środku. Aha, jeszcze ważna rzecz. Maski są dostępne w różnych rozmiarach. Zgadza się. To, na co teraz zwrócicie uwagę pewnie w filmie z Decathlona, bo tam nagrałem, jak te maski się prezentują w Decathlonie. Są tam do pobrania miarki, możecie zmierzyć swoją głowę i dopasować sobie odpowiednią wielkość, bo mamy maski wielkości L i M. L i M. Tak, mamy L jak widać tutaj, mamy maskę M. Warto sobie zmierzyć, zgodnie z instrukcją, która jest tutaj z tyłu podana, w jaki sposób mierzyć. Natomiast w dużym uproszczeniu jest tak, że maski L są dla mężczyzn, maski M dla kobiet. Oczywiście są wyjątki, ale bardzo generalizując można przyjąć taką zasadę. A więc otwierajmy. Bez problemu otwieramy. Tak jest. Czy warto takie opakowanie zachować na później? Można je zachować, natomiast tutaj bym prosił zwrócić uwagę, że to opakowanie jest jednorazowe. Traktujemy ten sprzęt trochę jak, powiedzmy, jak bieliznę. No nie można go zwrócić, jeżeli zakładamy na twarz, to jest już nasz i po otwarciu takiego opakowania no nie możemy go traktować jako zwrotnego. Zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy kilka elementów. Tak. Więc mamy instrukcję, tak. Mamy samą maskę. Instrukcję po polsku. Zgodnie z wszelkimi znowu normami jest dokładnie opisane, jak z tej maski korzystać. Więc jest dokładna instrukcja, kilkustronicowa.
o tym, jak zakładać maskę. Jak się domyślacie, ta instrukcja jest w dużej mierze wymogiem prawnym i nie do końca ktokolwiek ją przeczyta, natomiast ona jest i mówi dokładnie, jak takiej maski użytkować. Ale zawsze warto taką maskę przeczytać, a przede wszystkim oglądać nasze filmy, żeby wiedzieć więcej o tym, jak z nich korzystać. No dobrze, jaki to jest materiał? To jest neopren. To jest taka pianka, powiedzmy, jak do kombinezonów, do nurkowania. Czyli elastyczna, rozciągliwa i chroni przed zimnem. Ja miałem okazję, jak widzieliście w innych filmach, testować maski, więc może zobaczmy, czy dobrze taką maskę zakładam. Dobrze zakładasz. O, bez okularów jeszcze zdecydowanie lepiej. Tak, 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 ale z tego trzeba sobie nosek dopasować, żeby dla dodatkowego uszczelnienia. Tak jest. Tak, więc tak pięknie wyglądam w tej masce. Na pewno mnie dobrze słychać. Ale z tego, co rozmawialiśmy poza kadrem, to mówiłeś o tym też, że generalnie powinienem się raczej ogolić, tak? Obaj powinniśmy się ogolić, jeżeli chcielibyśmy uzyskać dodatkową filtrację, znaczy dodatkową szczelność tak naprawdę, bo maska, jednym z ważniejszych parametrów jest to, w jaki sposób ona jest dopasowana do twarzy, a ma specjalnie tutaj nosek z pamięcią, który do naszego nosa się dobrze dopasowuje. Jeżeli maska nie jest szczelna, no to ten stopień ochrony będzie na pewno mniejszy. To, aczkolwiek, no nie, że żaden, no nie w ten sposób, ale jeżeli chcielibyśmy uzyskać 100% szczelność, to rzeczywiście powinniśmy być ogoleni. Maska ma też załuszniki, tak możemy to nazwać, dla dodatkowej szczelności. Czy ona jest bardziej... Stabilności. To jest to maska sportowa i żeby nam się na twarzy podczas wysiłku, podczas biegu, jazdy na rowerze nie przesuwała, żeby była szczelna, mamy dodatkowe... ładnie nazwałeś nauszniki. Czy załóżniki nawet. Czy ona jest dedykowana dla biegaczom, rowerzystom, czy wszystkim? Nie ma to znaczenia. Tak? Jest dedykowana osobom, które wykonują pewien wysiłek fizyczny, czyli kiedy to zapotrzebowanie na tlen jest większe. Czyli zakładamy, tak znowu normy przewidują, 95 litrów na minutę z przepływu tlenu. I ta maska ma w tych warunkach zapewniać jak największą oddychalność, czyli jak najmniejsze opory, przy zapewnieniu wystarczającej filtracji. To porozmawiajmy w takim razie, pokażmy, jak wygląda ten filtr. Może powiedzmy, że w zestawie od razu mamy drugi filtr na zapas, czyli mamy jeden założony od razu do maski i drugi na wymianę. Kiedy powinniśmy wymienić filtr? Znowu, norma nam mówi, że maski są na jedną zmianę roboczą. Czyli jak górnik wychodzi do kopalni, dostaje nową maskę i jak wychodzi ze swojej szychty, to powinien taką maskę, powinien ją wyrzucić lub wymienić w niej filtr. No i taki mamy z tym kłopot, że norma nie przewiduje, że my będziemy w niej biegać. Czyli teoretycznie filtr jest na 8 godzin. Jeżeli takiego filtra używamy po godzinie dziennie, no to powinniśmy go po tygodniu wyrzucić. Jasne, jasne. Na szczęście jest drugi dostępny od razu w zestawie. On jest dobrze przymocowany, więc nie ma obawy, że nam zniknie. Co więcej, on jest tutaj chyba tak na trwałe przygotowany. On jest, tak? jest w sposób wymienny, czyli możemy łatwo ten filtr wyjąć, obracając te dekielki. O, w tym momencie możemy filtr wymienić. Musimy pamiętać o tych membrankach, gdyż one zapewniają szczelność, czyli to, że przez te zawory wydechowe powietrze się tylko wydostaje i nie możemy zaciągnąć powietrza niefiltrowanego. O, to jest góra. I taki filtr możemy łatwo z powrotem zamontować. Jasne. Natomiast ja bym zwrócił uwagę też na to, że te plastiki, które przytrzymują, są tutaj, nie wiem, czy powiem fachowo, zgrzane. Są wgrzane. Tak, czyli tutaj też unikamy jakichś nieszczelności tak w samym filtrze. To myślę, że też jest warte podkreślenia. Co możemy powiedzieć? Jest to rzeczywiście ciekawa technologia i jest to dość ważny element zapewnienia tej szczelności, gdyż jeżeli mamy za duże przecieki, to znowu nie przejdziemy badań certyfikacyjnych, jeżeli chodzi o taką maskę, a badania są trudne, skomplikowane, złożone. Powiem, że żeby taka maska otrzymała certyfikat CE, trzeba wykonać 351 pojedynczych badań, które sprawdzają różne jej elementy. Właśnie takie jak opory oddychania, filtrację,
ale również dopasowanie, przecieki. Sprawdzają nawet subiektywne samopoczucie osoby, która testuje, czy może rozmawiać, czy nie dusi się, czy nie ma zawrotów głowy na przykład, bo maska jest zrobiona z czegoś trującego i nie da się oddychać. Także te badania są bardzo, bardzo skomplikowane, długie, złożone, pominę, że kosztowne, ale naprawdę są dobrze przeprowadzone i dają gwarancję. Że... I wszystkie one są robione w takich instytutach, które gwarantują, nadają znak CE? Czy to było kilka instytucji, w których musieliście je przebadać? Nie. Takie wszystkie te badania można zrobić w jednym miejscu i tam uzyskać certyfikat. Myślę, że warto tutaj też podkreślić, że na samych maskach znajdziecie też adres producenta i informacje o normach, o rozmiarze, również CE, więc gdybyście zgubili opakowanie, to wszystko jest na samej masce. Myślę, że jest to warte podkreślenie. Bardzo ważna rzecz, jak już o tym wspomniałeś. CE jest warunkiem dopuszczenia tak naprawdę do sprzedaży. Czyli jeżeli maska nie ma podanego, znaczy nie ma trwale naniesionego, jak to znowu mówią, normy na produkcie oznaczenia CE wraz z identyfikatorem, to tak naprawdę nie wolno jej sprzedawać na terenie Unii Europejskiej. Jasne, natomiast pamiętajmy o tym, że zawsze znajdą się ci, którzy będą chcieli przechytrzyć system, więc pamiętajmy, żeby zwracać jest uwagę. Jest to tak, walka. Policjanci i złodzieje. Tak. Allegro jest pełne masek tanich, które nie mają CE. Inspekcja handlowa sukcesywnie wyklucza je z rynku, gdyż one zwykle nie spełniają żadnych parametrów. No ale pojawiają się nowe, następne. No, tak to jest. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy z Jarkiem unboxing maski Broix Antysmog Sport 700, rekomendowana dla wszystkich aktywnie uprawiających sport. Ja zabieram swoją maskę, biorę rower i ruszamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.